Przyglądając się wydarzeniom z ubiegłego tygodnia, szczególnie tym, które nie były podjęte przez media głównego źródła, mam wrażenie, że jestem na granicy opracowania nowej definicji lewicowości. Na razie, oczywiście, na własny użytek i nie do końca ta definicja jest jeszcze tak może przejrzysta i czysta, ale mam wrażenie, że jest to wprowadzanie podstępem czegoś, co i tak nie zadziała. Zapraszam na drugi odcinek czwartego sezonu. Most thing that the news can do. Polityka liberalna w Polsce i w Europie poniosła klęskę. dla pan to zsumował, to pan by prawdopodobnie tutaj z skrzesł. Trzeba iść w Europę socjalną. Widmo krąży nad Polską. Widmo kaczyzmu. Inspiracją do nowej definicji jest oczywiście pierwszy tydzień zmagań. Y rzeczywistości z ustawą Obamacare, tudzież może powinienem powiedzieć odwrotnie, że to ustawa Obamacare, oczko w głowie prezydenta, zmaga się z rzeczywistością. W dalszej części dzisiejszego programu przejdę do konkretnych przykładów, jakie udało mi się zaobserwować przez ostatnie sześć, w zasadzie sześć dni. Od sześciu dni dopiero ustawa jest, wchodzi w życie, zresztą jeszcze nie jest to w... W 100% to Obamacare, które będzie dopiero po 2015 roku, jeśli w ogóle ta ustawa dożyje 2015 roku. Na razie, e, oczywiście w, e, na razie całe zamieszanie związane z Obamacare jest przykryte tak zwanym government shutdown, o którym mówiliśmy e, kilka dni temu w tym odcinku, e, w tym podcaście, w poprzednim odcinku. E, government shutdown oczywiście trwa dalej, ale za, zasadniczo jest to za jeden wielki ziew, e, mimo tego, że reprezentanci Partii Demokratycznej mówią, że została cała gospodarka, jest jednym wielkim zakładnikiem skrajnej prawicy. Jednym z takich reprezentantów Partii Demokratycznej w Polsce, na przykład, oczywiście amerykańskiej Partii Demokratycznej, jest w Polsce minister Radosław Sikorski, który dokładnie powtarza to, co mówią na przykład na NBC. Tylko oczywiście to, 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 co mówi Harry Reid, na przykład, czyli przedstawiciel większości senackiej, marszałek Senatu, można by powiedzieć, mówi dokładnie to, co oni, tylko mówi to po, to po polsku. To się jakby bardzo, bardzo ładnie układa z narracją TVN-u, który też pokazuje dokładnie, jakie nastroje panują w Partii Demokratycznej. Możemy się dowiedzieć, że cała gospodarka narodowa jest w Stanach Zjednoczonych zakładnikiem malutkiej mniejszości, skrajnej prawicy, nie wiadomo co jeszcze. Troszeczkę się Podgrzała atmosfera przez ostatnie 4 dni. To znaczy, oczywiście, ludzie ziewają, bo ten shutdown okazuje się być bardziej śmieszny niż, niż straszny. E, nic złego się tak naprawdę nie wydarzyło. E, natomiast, oczywiście, podgrzewają demokraci atmosferę. Harry Reid już nazwał e, tą skrajną prawicę anarchistami. <grym>, to jest ciekawe, wyobraźcie sobie. Ta skrajna prawica, oczywiście, czyli towarzystwo związane dookoła e, Teda Cruza i Renda Paula, e, to są ludzie, którzy nie chcą zgodzić się na e, Obamacare. I, i, I stają kością w gardle demokratom, którzy już mówią, że oczywiście Obamacare jest prawem i zostało podpisane przez prezydenta i Trybunał Konstytucyjny się zgodził ostatecznie, że oczywiście Obamacare ma sensu i potraktujemy to jako podatek. Jest to bardzo dziwna definicja, bardzo dziwny rodzaj zgody na to. Zresztą dzięki... Republikańskiemu sędziemu tak naprawdę w tym trybunale Obamacare przeszła i została zaakceptowana jako niesprzeczna z konstytucją. Wiecie, moi drodzy, różne rzeczy w Stanach Zjednoczonych były prawem. Kiedyś prohibicja była prawem w Stanach Zjednoczonych, i też byli ludzie, którzy mówili: No, nie, no, przecież to jest prawo. Jakim w ogóle, dlaczego sprzedajecie wódkę? Dlaczego jesteście przeciwni temu? Kiedyś niewolnictwo było, prohibicja, różne rzeczy, prawda? Były w Stanach Zjednoczonych prawem, no ale no, no jakoś okazało się, że nie wystarczy być prawem, żeby być czymś godnym. Użyję takiego, takiego słowa. Oprócz tego, Republikanie usłyszeli, że są podpalaczami, legislacyjnymi podpalaczami. Takiego sformułowania użyła Nancy Pelosi, która do niedawna była przedstawicielką większości Demokratów w kongresie, teraz już nie jest. Ona zresztą. Użyła takiego sformułowania dosyć poetyckiego, mówiące, mówiąc o tych właśnie republikanach tej, tej skrajnej prawicy, która nie chce mieć amerykańskiego NFZ-u. Do końca walczy o to, żeby ten NFZ w amerykańskiej wersji nie zaistniał, czyli oczywiście Obamaker. Użyła sformułowania wilki w wilczym przebraniu. Nie wiem o co jej chodziło. Ona oczywiście cytowała tam jakiś wiersz czy coś, natomiast nikt nie zrozumiał dokładnie o co jej chodzi. Ale pani Nancy Pelosi znana jest z tego, że jak, jak coś powie, to jest, to jest nieźle. Jej ulubionym słowem jest słowo. Słowo. Word. Nigga? No, samo word oczywiście jest ulubionym słowem. Co jeszcze? Oczywiście przystawiają republikanie pistolet do głowy. Tak, tak zresztą wyraził się Barack Obama. Inny. Całemu społeczeństwu oczywiście przystawiają pistolet do głowy. Mówimy o tym, o tym government shutdown i, i, i zamrażają całą gospodarkę. Co jest oczywiście totalną bzdurą. R demokraci chcieliby, żeby państwo było całą gospodarką, a gospodarka była państwem. Dla nich to jest, to jest ich wymarzony stan. Póki co na szczęście tak nie jest. I jeszcze przez jakiś czas najprawdopodobniej nie będzie. Jeden z, jeden z demokratów nawet określił republikańskich swoich kolegów jako ludzi, którzy wszczynają Dżihad, czyli świętą wojnę przeciwko Obamacare. Jeśli Republikanie, ludzie zazwyczaj wierzący w Boga, e, którzy występują przeciwko Obamacare jako czemuś, co jest całkowicie niesprawiedliwe, mogą ostatecznie użyć sformułowania dżihad jako święta wojna przeciwko Obama. -Ker. Proszę bardzo, I trzeba pamiętać też, że demokraci bardzo licznie jeszcze do niedawna e, mówili o tym, że słowo dżihad jest sformułowaniem rasistowskim i dżihad to jest normalna dobre, znaczy używanie słowa dżihad w znaczeniu pejoratywnym jest faszyzmem, nazizmem, kim, czym tam jeszcze wsteczniactwem i tak dalej, ponieważ dżihad to jest normalna Normalna rzecz, normalna cecha pewnych narodów i to jest nic strasznego, to jest normalna aktywność pewnych wykluczonych społecznie grup, które jeszcze nie załapały się do cyca, dobrodziejstwa socjaldemokratycznego. Co jeszcze tam było? A, no oczywiście, zakładnicy to jest takie słowo, które, które zawsze się pojawia, jak, jak, jak trzeba przywalić republikanom. Zakładnicy, 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 prawda? Nie chcieli się zgodzić na podniesienie limitu zadłużenia. Zakładnicy, trzymacie wszystkich w ogóle jako zakładników. To już w zasadzie. E to już się zaczyna ludziom nudzić. No ale okazuje się, że dzisiaj rano. W RMF-ie Radosław Sikorski a, próbuje, jakby, przenieść tą narrację na, na polski grunt. Póki co demokraci wygrywają w tej całej nagonce. Znaczy, oni rzeczywiście, jak mówiliśmy kilka dni temu w pierwszym odcinku nowego sezonu, oni rzeczywiście pozamykali parki, pozamykali parkingi pod prywatnymi parkami. Gigantyczne zamieszanie było z memoriałem na cześć bohaterów II wojny światowej, który normalnie jest otwarty i nie ma tam żadnych bramek. Okazało się, że nie mogą turyści. Odwiedzać tego miejsca. Jak już wspominałem, oczywiście turyści sforsowali te bramki. Demokraci i administracja demokratyczna robi wszystko, co można, żeby tylko uprzykrzyć ludziom życie w takich aspektach, gdzie nawet nie musieliby tego życia uprzykrzać. Zamknęli kilka parków narodowych, które przynosiły zyski, na przykład. Zamknęli dostęp do Statuły Wolności, która też jest niby zarządzana przez rząd, ale jest tak, tak przez administrację, wiadomo. Natomiast jest tak popularnym obiektem, że przynosi Przynosi zysk. Ale to tylko demokraci mogli zamknąć w ramach oszczędności, zamknąć aktywa, miejsca, które przynoszą, przynoszą zysk. Ja zresztą w ostatnim odcinku użyłem takiego sformułowania, że w weteranów wojennych, którzy przyjechali złożyć hołd poległym swoim przyjaciołom pod tym właśnie pomnikiem w, tym, w Waszyngtonie, pod tym memoriałem przywitała gościnność, którą mniej więcej mogli oczekiwać kilkadziesiąt lat temu na plaży Omaha. Użyłem porównania oczywiście do, do pierwszej sceny z, z szeregowca Rajana, jak, jak pamiętacie, dosyć, dosyć kultowej. Okazuje się, że turyści, którzy pojechali do, do Francji i chcą na przykład, amerykańscy turyści i, i, i chcą udać się, w Normandii jest cmentarz amerykański, też właśnie memoriał kurczci poległych tam żołnierzy, 10 tysięcy, prawie 9,5 tysiąca grobów znajduje się właśnie we Francji. Mogą tam pojechać, ale ten grup ten cmentarz we Francji, ten memorial też został zamknięty. Więc ja wiem, troszeczkę powołując się na, 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 na Omaha Beach, na, na Normandię, troszeczkę jakby, no chyba wykrakałem. Jest to jeden z 24 za, za morskich, można tak powiedzieć, zagranicznych. Cmentarzy zagranicą zagraniczą Stanów Zjednoczonych też został zamknięty, chociaż zasadniczo tam każdy może przyjść. Czyli nagle okazuje się, że administracja demokratyczna w ramach tak zwanego shutdown wydaje pieniądze na, na rzeczy, które wcześniej nie wydawała pieniędzy, czyli przy, przychodzą ludzie z barierkami. I stawiają barierki, im trzeba zapłacić, te barierki często trzeba kupić, bo, bo, bo nagle tych obiektów jest tyle do zamknięcia, że mało kto się spodziewał, że przecież, że to tak można za darmo zrobić. Jeszcze niedawno, oczywiście była kupa kasy na to, żeby Syrię zaatakować i zbombardować w ramach y y obrony Syrii przed Syrią, no ale teraz okazuje się, że nawet brakuje pieniędzy na to, żeby. Na przykład, co? Nie wiem. No, chodzi o to, żeby pozwalniać wszystkich inspektorów. Dwa dni temu był jakiś wypadek, tragiczny zresztą. Przykra sprawa. Zderzył się autobus z ciężarówką. Okazało się, że um, wszyscy dokładnie wiedzą, co się stało. Tam jakaś opona odpadła. Tragiczna, tragiczna historia. Zginęło parę osób, niestety. Ale. Um, NBC próbowało natychmiast nakręcić sytuację w ten sposób, że na tym odcinku autostrady, na którym właśnie doszło do tego wypadku, nie było jakiegoś kontrolera, który musiałby potem zbadać to miejsce już po wypadku. No ale w zasadzie wszyscy widzieli. Przyjechała policja i stwierdziła, no tak, tu, tu się oderwała opona, ten, ten krzywo zjechał, ten jechał za szybko, ten za wolno, tarara, wiecie jak zawsze, nie? Ale okazuje się, że jeszcze potrzebny jest raport jakiegoś tam urzędnika, który akurat w tym dniu został wysłany na przymusowy urlop, ponieważ jest, jest government shutdown i NBC próbowało tak nagiąć tą historię, no bo już nie ma lepszych historii, że to przez to, że tego urzędnika nie było, to doszło do tego wypadku. I są takie, takich historii jest kilka, ale tak naprawdę trudno wyobrazić sobie, trudno znaleźć coś, co by tak naprawdę było spowodowane brakiem urzędnika. Rozumiecie chyba, co mam na myśli. To raczej, raczej dobre rzeczy się dzieją, bo nie ma urzędników. Oczywiście państwo przejęło też wiele sektorów, którymi normalnie mogłaby zarządzać Prywatna, prywatny sektor, mógłby wziąć pewne, że tak powiem, dziedziny działalności człowieka. No i rzeczywiście, kiedy nagle stamtąd zabiera się ludzi, może dojść do, do niepotrzebnych, do, do niemiłych sytuacji, ale z, zasadniczo nie są to rejony, które by nie mogły poradzić sobie, poradzić sobie bez państwowego nadzorów w jakikolwiek sposób i prawdopodobnie gdyby, gdyby nie 15% urzędników poszło na wakacje tylko na przykład 75 to by można było zrobić tak, że ludzie przestaliby płacić podatki bo stwierdziliby po cholerę mam płacić podatki na coś czego nie ma, prawda? No i może w tych miejscach zaczęłyby kiełkować jakieś domorosłe nie wiem oddolne inicjatywy ekonomiczne Wielokrotnie tak się, tak, się, tak się na świecie zdarzało. Moi kochani, do Obamacare przejdziemy za moment. Przez dzisiejszy odcinek chciałbym przejść przez kilka drobniejszych informacji. Tak słuchając wywiadu z ministrem Sikorskim stwierdziłem, że bardzo mu się... No mogę w zasadzie mu zadedykować ten cały odcinek, bo jest kilka rzeczy, które, które na pewno mu się spodoba. Moi kochani, dostałem już cztery wiersze pod tytułem Akcyza na konkurs agentowy, którym rozpoczęliśmy czwarty sezon. Dwie zwrotki po cztery wersy, Konkurs, wiersz ma się nazywać Akcyza. Okay. I jeszcze przez pięć dni zbieram, zbieram te wiersze do jednego pudełka. Dostałem już cztery. Dostałem już cztery. Bardzo, bardzo się cieszę. Wszystkie są bardzo dobre w ogóle. Chciałem zauważyć, że jest, że jest ok. Że jest naprawdę bardzo wysoki poziom. Fajna nagroda jest też do wygrania. Julian Dunajewski napisał bardzo dawno, dawno temu taką książkę, która nazywa się. Gdzieś no, tutaj sprawdzę, żeby wszystko było e, zgodnie z, prawą, z prawem. Wykład Ekonomii Politycznej. To jest tytuł książki, którego, no to jest zbiór jego wykładów zasadniczo. Wydawnictwo Prohibita wydało w ramach klasyki polskiej myśli wolnorynkowej, ponieważ, jak się okazuje, mamy swoich wolnorynkowców w Polsce. Polska historia e, ma, e, mamy czym się chwalić. Taki można by powiedzieć, Rodbart na, na, na ówczesne czasy, a to trzeba powiedzieć, że to jest jeszcze końcówka trzeciego zaboru. Fajnie, to mówiliśmy o konkursie na wierszy. Przysyłajcie wiersze dwa razy po cztery wersy. Tytuł: Akcyza. Dziś alkohol to broń w rękach wroga klasowego. Rozbija życie rodzinne, osłabia wydajność pracy, powoduje wypadki. Walka z pijaństwem to obowiązek społeczny. To jest w tej chwili yy, yy, trzymanie całej yy, gospodarki, budżetu Stanów Zjednoczonych jako zakładnika przez. Część skrajnej prawicy. Ta informacja pewnie zasmuci Radka Sikorskiego, ponieważ okazuje się, że zarówno NBC, jak i CNN wycofało się z projektu filmu o Hilary Klingon. Hilary Klingon będzie najprawdopodobniej startować w 2016 roku w wyborach prezydenckich. Wszyscy mówią, że będzie, a jeśli jest rok 2013, z tego co ostatnio sprawdzałem, od niedawna, od jakichś 10 miesięcy, to najprawdopodobniej nie będzie startować w tych wyborach, tylko po prostu przez następne 3 lata skupi na sobie całą nienawiść skrajnej prawicy i będzie można na końcu wystawić jakiegoś nowego kandydata, na przykład Georgia Clooneya na prezydenta mogą demokraci wystawić, wtedy wiadomo, że wygra, prawda? Jeszcze nigdy aktor nie był... A, czekaj, czekaj, był. E, I to u nich, to kuźwa. Dobra, ktoś popularny, no może Brad Pitt w takim razie, albo Angelina Jolie, chociaż ona raczej republikańsko się tak ten... nie zrobi dokumentu z CNN, ponieważ nikt nie chce z nimi gadać. Naprawdę, nie żartuję. CNN chciał zrobić dokument, reżyserować ten, ten film. Miał Charles Ferguson. Charles Ferguson to jest taki koleś, który. Totalny lewak, oczywiście. Miłośnik polityki pani Klingon. I w ogóle, jak, jak może miłośnik Hillary Clinton, Klingon jak to woli, robić o niej film? I, i, I publicznie mówić: Jestem miłośnikiem, i w ogóle, wszystko co ona robi, a pomnik jej postawię. Jak ktoś taki może, może cieszyć się jakąkolwiek. jakimś szacunkiem? Wiecie, no, no to, jest, to jest jakaś masakra. Dobra, nie czepiam się jego poglądów, niech ma poglądy jakie, jakie chce. E, filmy Fergusona możecie znać, niedawno zrobił taki film, nazywał się No End Inside, czyli Nie widać końca. To był film o wojnie w Iraku, jeszcze za czasów Busha to było. No teraz już by nie zrobił takiego filmu, chociaż mógłby zrobić dokładnie taki sam film o takim samym tytule na ten sam temat, ponieważ Irak już nie jest problemem, prawda? Ponieważ już Barack Obama jest prezydentem. Potem nakręcił lepiej wam znany najprawdopodobniej film Inside Job, w którym opowiada historię kryzysu zaczynając od lat 80. To jest bardzo ciekawe. Nie, nie, mógłby, mógłby dorąbać republikanom i wrócić do do ustawy na przykład Nixona znoszącej standard złota, w zasadzie resztki standardu złota, mógłby wrócić do tej ustawy i dorąbać dorąbać republikanom i spróbować w ten sposób pokazać, że ci źli republikanie odeszli całkowicie od standardu złota. No ale wtedy musiałby przypomnieć, że FDR w ogóle zabierał złoto. <laughs> Przecież to jest ich ulubiony prezydent. Więc żeby daleko nie wychodzić w Inside Job zaczyna się w latach 80., co jest troszeczkę też Ale do czego zmierzam? Nikt nie chce mówić Nikt nie chciał występować w filmie o Hillary Clinton ze strachu, a może nikt nic nie wie, o, nie znają, Wiecie, o co chodzi. Nie, Hillary Clinton, kto to jest? A, żona Billa, tego starzystka, tak? Poprzednie? Nie. Nikt nie chce o niej się wypowiadać. BBC zrobiło czterocinkowy dokument o Billu Clintonie i tam praktycznie ani słowa nie ma o Hillary. Jest tylko czasami o tym, że, że, że Bill Clinton ją zdradzał występuje w takiej, w takiej roli. Potem okazało się, że jeszcze NBC... Nie, to było, to było CNN. To CNN chciał zrobić dokument. To już w ogóle nie wiadomo po co. Potem NBC chciał zrobić dokument o Hillary Clinton i Diane Lane, ta, ta aktorka, co grała w Pod Słońcem Toskanii. Bardzo przyjemna, prawda, aparycja? Miała grać Hillary Clinton. To jest jakiś dowcip. To jest jakiś dowcip. W ogóle Mickey Rourke powinien grać Hillary... Nie wiem, kto powinien grać Hillary Clinton. Ale na pewno nie Diane Lane. Na pewno nie Diane Lane. Już jakiś facet raczej powinien grać Hillary Clinton niż, niż Diane Lane. Nie, nie ma takich aktorek, które by zagrały Hillary Clinton. Ja sobie nie wyobrażam, przyznam szczerze. Ale Diane Lane... Oczywiście chcieli zrobić totalny cukiereczek o tym, jak Hillary Clinton ratuje świat i film miał się skupiać na tym, jak była yy, sekretarzem stanu, prawda? Ale ten film też... Nie wiem dlaczego, ale spadł w jakiś dziwny sposób z, z anteny. W ogóle filmy, które nie, nieprzychylnie wypowiadają się o Clintonie, spadają z anteny. Disney kiedyś wyprodukował e, taki film, serial w zasadzie nazywał się Ścieżka do 9-11. To, to ABC wypuściło taką mi, i, serię malutką, ale oczywiście Disney jest właścicielem ABC, więc to ten. Ścieżka do 9-11 sugerowała, że Bill Clinton za mało zrobił, żeby temu zapobiec. I ten film przez to nie ukazał się ani na DVD, ani nie można tego znaleźć w internecie. Po prostu całkowicie zniknęło, ponieważ wszyscy przyjaciele Clintonów natychmiast obrócili się przeciwko Disneyowi, przeciwko ABC. Jakim prawem można sugerować, że Bill Clinton miał jakikolwiek wpływ na World Trade Center, 9-11, na, na wydarzenia z 2001 roku? Tymczasem dowiadujemy się, że Citizens United. To jest taka konserwatywna grupa filmowa, która miała jakiś czas temu duży problem z tym, żeby wypuścić film o Hillary Clinton. Oni zrobili w 2008 roku dokument o Hillary Clinton, kiedy była jeszcze zagrożeniem dla Baracka Obamy. To było jeszcze na poziomie demokratycznym, kiedy nie wiadomo było, czy Hillary, czy Barry będzie, będzie kandydatem. Oni zrobili dokument, ale w jakiś sposób prawnie demokraci zablokowali ten film. Teraz się okazuje, że mają zrobić. Nowy dokument o Hillary Clinton i ten film na pewno się Radkowi Sikorskiemu nie spodoba. W 2016 roku jest planowana premiera na wypadek gdyby Hillary nie chciała startować do następnych wyborów prezydenckich i będzie to film koncentrujący się stricte na tym momencie, w którym była sekretarzem stanu. Więc może być grubo. Twarz nie, to już nie jest twarz człowieka. Dzisiejszy podcast będzie pełen drobnych informacji ze świata. Następna informacja jest z Polski. Dziwna rzecz się ostatnio wydarzyła. Moi kochani, okazuje się, że w Tesco, w te, w Tesco podrożeje. Znaczy, oczywiście, kabarety straszyły, że jak PiS do, dojdzie do władzy, to, to Tesco podrożeje. Okazało się, że w Tesco podrożeje, bo PO jest u władzy. Kwestia jest bardzo krótka. Tesco przegrało w NSA, to nie są ci, co szpiegują, no może to są ci, co szpiegują? Naczelny Sąd Administracyjny. Chodzi o, chodziło o to, żeby do wszystkich sprzedawanych przez siebie artykułów stosować obniżoną stawkę VAT 8% lub 5% zamiast stawki podstawowej 23%, ponieważ takie są zalecenia unijne. No niestety, moi drodzy, my jesteśmy, Polska jest jeszcze na dorobku i nas nie stać na tanie, na tanie jedzenie. Nie nie, w ten, nie, tym, nie tą drogą do bogactwa, więc NSA mówi, że jednak, znaczy Izba, Izba Skarbowa mówi, że zasadniczo ten unijny załącznik, który, który zezwala na to, żeby, żeby żywność była tania, nie ma zastosowania w Polsce, ponieważ jest to tylko i wyłącznie stwierdzenie, że taka możliwość istnieje, że rządy mogą, mogą wprowadzić tanie podatki. Czyli, czyli zawsze jak jest coś złego, to się zgania na. Na Unię Europejską, prawda? Jak podrożała akcyza, to jest to wina Unii, nie nasza, to nie my, za tym stoimy. To są wszystko wyrównywanie unijnych standardów. Natomiast jak się okazuje, że unijne dyrektywy potrafią zasugerować czasami, że może niższe podatki. Też można wprowadzić, to wchodzi naczelny sąd administracyjny i mówi: Nie, 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 to tylko takie małe sugerowanie, to wcale się nie trzeba tego trzymać w ogóle, moi drodzy. Nie, nie, nie w tą stronę, nie tędy droga do, do szczęśliwości. Jednocześnie dowiedziałem się, że jest plan, żeby ograniczyć prawo do odliczenia VAT-u przy nabyciu i leasingu samochodu. Także paliwa. No, oczywiście to ograniczone prawo obowiązuje, i pomysł jest taki, żeby, żeby przedłużyć je na kolejne 5 lat. Czyli tu VAT droższy na żywność, tudzież zakaz tańszego vat na żywność. Ale kto potrzebuje żywności? To jest, tylko, to jest tylko kaprys najbogatszych. To oni mogą zapłacić za żywność. No i samochody oczywiście też. Jak ktoś ma w Polsce samochód, to jest prawdopodobnie krezusem i ma ten konszachty w mafii paliwowej chyba. I więc też może jeszcze przez 5 lat płacić wyższy VAT. Sporo, ale. Co najmniej trzy razy za mało. Od dawna się mówi, że gdy kichają Stany Zjednoczone, cały świat yy, nabawia się grypy. Agentomasz.pl Teraz chciałbym wejść do strefy A społecznych idiotów. <ścoughs> dzisiejsze wydanie Strefy A społecznych idiotów otwiera Anton Hofreiter. Anton Hofreiter jest reprezentantem. Zwycięskiej partii Zielonych, niemieckiej partii Zielonych, oczywiście. Ona ostatnio miała wybory do parlamentu. Jak pamiętacie, 8,4% dostali Zieleni w zasadzie, bo oni, oni się na, na mało czym znają. I podaje za portalem autokrata.pl polityk reprezentujący niemiecką partię Zielonych. Udzielił kontrowersyjnego wywiadu dla dziennika Die Welt, wyraził w nim swoją podkreślone przeze mnie, głęboką niechęć do transportu osobistego. Transport osobisty, straszna sprawa, nie? No dokładnie, jak masz samochód, to znaczy, że, że coś jest z tobą nie w porządku. Najprawdopodobniej nie zdobyłeś go, nie zdobyłeś go e, jakimiś sprawiedliwymi społecznie metodami. Najprawdopodobniej wyzyskałeś kogoś i, i albo ukradłeś w ogóle bezpośrednio ten samochód. E, oczywiście jest też z przeciwnikiem aut napędzanych silnikami spalinowymi, które oczywiście przenoszą się na wysoką emisję spalin itd. itd., Po Samochody elektryczne oczywiście nie emitują spalin, mimo tego, że, że są ekologicznie bardzo często wiele groźniejsze, ale to nie będziemy do tego wchodzić, bo już o tym mówiliśmy. Benzyna jest wciąż zbyt tania, mówi Anton Hofreiter. Za mało akcyzy tam jest, nie, 20 euro za litr jest tam benzyna, czy jakoś tak. Na równowartość litra benzyny trzeba obecnie pracować niewiele dłużej niż w latach 50 Przecież to nie jest postęp. Postęp polega na tym, że ten, ten sam litr kosztuje więcej pracy, prawda? I wysiłku Twojego. To jest postęp według tych idiotów. To jest idiota po prostu. Anton Hofreiter, jesteś idiotą z partii Zielonych. W zasadzie samo przez się to się rozumie. Jak można. Nie, to jest w ogóle. To jest w ogóle. Nie wiem do czego się tu ustosunkować. A, jeszcze koleś wprowadzi sugeruje wprowadzenie prędkości na autostradach 120 km na godzinę. Dobra, o tym było już kiedyś w agencie, ale teraz jest jeszcze gorzej. Mówiliśmy kiedyś w agencie o tym, że w, na obszarze Katalonii, w ramach cięć gospodarczych, które są w Hiszpanii, będzie reglamentowany papier toaletowy do szkół podstawowych. Słuchajcie, nie wiem, czy to weszło w życie. Prawdopodobnie weszło. Cheryl Crow kiedyś mówiła, że trzeba używać tylko jednego listka papieru toaletowego, żeby nie zanieczyszczać przyrody. Hugo Chavez to w ogóle chyba się nie podcierał i jak skończył to wiemy. A teraz się okazuje, że wenezuelska agencja Sundekop, państwowa jak najbardziej, zarządziła przejęcie fabryki produkującej papier toaletowy. Jakimś cudem w Wenezueli brakuje papieru toaletowego? I oczywiście zwolennicy socjalistycznego rządu mówią, że bardzo dobrze, ponieważ to jest obowiązkiem państwa zapewnić sta stały dostęp do podstawowych dóbr dla ludu. Tak mówią socjaliści i pod takimi hasłami zawłaszczyli znacjonalizowani. Oni już się mówią, że tymczasowo, ale takie tymczasowe problemy potrafią być dłuższe niż, niż przewlekłe. <laughs> nie ma dłuższego, nic nie, nie trwa dłużej niż tymczasowe rozwiązanie problemu. I Oczywiście tutaj czytałem sobie na, na, w agencji Reutersa była o tym wiadomość i hasła powtarzają się mniej więcej takie, jakie w Polsce można było słyszeć, kiedy brakowało papieru toaletowego. tudzież kiedy papier toaletowy był droższy pieniędzy, można byłoby powiedzieć. Czyli jak ktoś kiedyś mądrze powiedział, nie wiem, kto to był chyba. Lu Rockwell, że rząd potrafi wziąć całkowicie. Dobry kawałek papieru, nanieść na to całkowicie dobrej jakości tusz i sprawić, że to połączenie jest bez, bez wartości żadnej. Tak samo okazuje się, że papier toaletowy jest teraz wyżej ceniony niż pieniądze w, w Wenezueli. Brakuje papieru toaletowego, trzeba przejąć, trzeba przejąć fabrykę. Pamiętamy, pamiętamy, prawda, nie lubię poniedziałków czy, czy też filmy Barei, gdzie ten papier toaletowy był. przykuwał uwagę, prawda? Patrz, cynku tak wygląda papier toaletowy. Wtedy jakoś nie mieliśmy problemu z tym, to, to już były wtedy w Polsce, znaczy się przejęte przez państwo fabryki i nadal był problem z papierem toaletowym. No Prawdopodobnie dojdzie do tego, że Wenezuela będzie, że będzie drukować więcej pieniędzy i jeszcze bardziej ograniczać import, żeby stymulować produkcję papieru toaletowego wewnątrz. No i to będzie oczywiście bohatersko zwalczony problem. Nie wiadomo, kiedy, kiedy, kiedy go zwalczą, a, a, a o haseł, które mają przypominać mi polską przeszłość, to jest oczywiście obwinianie bez, jak to było? Handlarzy bez serca. Handlarze bez serca, czyli ci spekulanci, kapitaliści podli, którzy zagarniają papier toalet toaletowy i chowają go przed ludem. <laughs> Rozumiecie? Oni produkują, ci źli podli kapitaliści zagarniają papier toaletowy, produkują najpierw taką ilość, jaka jest społecznie należyta, potem chowają ten papier, na rynku występują niedobory i oni w ten papier sprzedają drożej. Bo, bo są kapitalistami, prawda? Oczywiście teraz, kiedy już y, teoretycznie socjalizmu w Polsce nie ma, mamy dokładnie taką samą sytuację. Wszyscy producenci papierów toaletowych chowają go nie wiadomo gdzie, a potem go brakuje. Kumackie świnie nigdy jeszcze w swych dziejach nie obżarły się tak chlebem. I chociaż wypiek rósł z każdym miesiącem, w tym samym czasie w niejednym mieście czekano godzinami na bochenek chleba. Mam wrażenie, że przechodzimy do informacji, które będą coraz, coraz bardziej przerażające, coraz smutniejsze. Naprawdę, jakoś tak, tak, mi, się, tak mi się ułożyły te newsy. co w zasadzie. Następny, następny w kategorii pożytecznych jest Michał Huzarski, który jest wicedyrektorem do spraw finansowych szpitala w Legnicy. Może już słyszeliście o tym panu. To jest jednocześnie radny SLD w Legnicy i miał bardzo fajny pomysł. Wyobrażam sobie, że. Taki sam człowiek, zanim przejdę do tego pomysłu, mógłby być sprawa i sprawiedliwości, na przykład, i wyobrażam sobie, co wtedy SLD by o nim mówiło. Otóż pan Huzarski Michał z SLD, jednocześnie wicedyrektor do spraw finansowych, to się jakoś nie łączy, mówi: zamiast płacić za wiele etatów pracownic socjalnych, które chodzą codziennie do niepełnosprawnych, w jednym domu pomocy społecznej można stworzyć kilka stanowisk pracy, a to byłaby znaczna oszczędność. W planie oczywiście jest ubezwłasnowolnienie ludzi starszych, którzy korzystają z opieki społecznej, przeniesienie ich za włosy do tegoż właśnie jakiegoś nowego stworzonego ośrodka, przejęcie majątku tych starszych ludzi, którzy korzystają z pomocy właśnie pracowników socjalnych, przejęcie oczywiście majątku na rzecz gminy, no i upłynnienie, żeby postawić ten, ten pierdolnik jakiś tam, nie wiem, w którym ci ludzie będą mogli sobie spokojnie umierać. I taki ma koleś pomysł. Oczywiście, gdyby był reprezentantem prawa i sprawiedliwości, to byśmy zaraz usłyszeli, że on chce ze starych ludzi, którzy są najlepszym polskim pokoleniem, którzy całe życie pracowali dla kraju, on chce z nich zrobić jakieś aktywa i w ogóle chce ich z złowiesz własnowolnić, potraktować jak przedmioty, na których się oszczędza i zarabia i tak dalej. No ale jest z SLD i jakoś, jakoś tego szumu nie ma. Jak się dowiadujemy z dziennika, na posiedzeniu Komisji Samorządu Rady Miasta jedynie Dorota Purga, wiceprezydent yy, odpowiedzialna za opiekę medyczną i pomoc, stwierdziła, że nie ma możliwości prawnych, aby wdrożyć projekt w życie. Cała reszta zasadniczo klepnęła i stwierdziła, e, dobry pomysł, weźmy tych starych dziadów i zamiast... będzie yy, 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 super, zarobimy. <ślesy> no bo jest taniej, prawda? No i to jest właśnie problem, problem typowy problem dla socjalizmu. Moi no kochani, typowe socjalistyczne rozwiązanie. Umówmy się, prawda? Jak człowiek zaczyna kosztować państwo, to trzeba rozwiązać ten problem, najlepiej pozbawiając go praw do decydowania o własnej o własności. Po prostu, pozbawiając go praw własności, bezpłasnowolnienia, i tak dalej. To są przecież to jest standard. To jest, to, jest, to jest. Nie wiem, nie wiem, dlaczego mnie w ogóle to zdziwiło kiedyś. Ja myślę, że to jest przejęzyczenie. i Mówię teraz serio. Jest Skrajna prawica, czyli burmistrz Bloomberg, który jest republikaninem. Może, może wyobrażacie sobie, że Bloomberg, burmistrz Nowego Jorku, jest republikaninem. On miał takie e, przezwisko niania, i ma nadal, zresztą jest nadal do końca roku burmistrzem w Nowym Jorku. Teraz niedługo będą wybory. No i pamiętacie, bardzo często mówiliśmy o tym w agencie, że Niania Bloomberg ma różnego rodzaju projekty, żeby zakazać chodzenia z kubkiem Coca-Coli po ulicy, prawda? Że zasadniczo kubek Coca-Coli jest z czymś jak, jak broń, jak kałasznikow. To jest aspołeczne, niebezpieczne i w ogóle nie można pić z dużych kubków. Niektóre jego pomysły przeszły, niektóre nie przeszły. Już o tym było mnóstwo razy, zresztą te, te projekty są wyliczone. Znowu się pochwalę w książce. Nie karm ręki, która cię kąsa, którą miałem przyjemność pisać przez ostatni rok i która jest już ukończona, ale jeszcze nie można jej kupić. Jak będzie można kupić, to dopiero będę się nią chwalił. Burmistrz Bloomberg jakoś nie przysporzył się do tego, żeby, żeby mieszkańcy Nowego Jorku schudli, ponieważ jak się okazało, przez jego 12 lat urzędowania, tak, on miał 3 kadencje po 4 lata, 12 lat urzędował. Jak FDR w ogóle. E, trzy kadencje, i teraz już odchodzi. Dużo narzekaliśmy na, na Bloomberga. E, okazuje się, że demokraci obliczyli sobie, że e, otyłość w Nowym Jorku, z którą Bloomberg walczył do spółki z Michelle Obamą i Chrisem Christie, wcale nie spadła, a wręcz wzrosła o 25%. Czyli w momencie, w którym w 2002 roku Obejmował urząd. A jedna na pięć osób miała jakąkolwiek nadwagę, od małej do wielkiej. Teraz jedna na cztery osoby w Nowym Jorku ma nadwagę i jakoś dziwnym tropem te wszystkie regulacje, jak już, jak już wspomniałem, Bloombergowe, zawiodły. Może się jednak okazać, że niedługo burmistrzem Nowego Jorku będzie koleś, który za rządów którego, i to już za pierwszej kadencji, znikną w ogóle ludzie z nadwagą i w ogóle zaczną znikać i uciekać na drzwiach od stodoły, będą do, do Kuby płynąć po prostu. Chociaż nie jest tak blisko jak z Miami. Tym kandydatem, w zasadzie, czy jak ktoś ma 71% poparcia, to można już go uznać za prawdopodobnego burmistrza? Jest pan de Blasio, demokrata tym razem. Yy, to znaczy tak, Republikanie w Nowym Jorku to są lewacy, a demokraci to są komuniści. Oczywiście powiecie, że przesadzam, że skrajna prawica wszystkich uważa za komunistów, że Korwin wszystkich uważa za. Moi kochani, Pan de Blasio, o którym w ogóle nic w polskich mediach nie da się znaleźć, chyba o tym, no poza o tym, poza tym że, że, że kandyduje, prawda? Są jakieś, możecie sobie wpisać w Google wiadomości, de Blasio, i wyskoczy, że no ma 70% poparcia. No i niektórzy mówią, że 79 nawet. Eee, I, nie, przepraszam, 66 między 66 a 71% poparcia. Czyli jest najprawdopodobniej zwycięzcą. Najprawdopodobniej pan de Blasio będzie burmistrzem Nowego Jorku od drugiego roku. Co nas to w ogóle obchodzi? Czy obchodzi nas to, że będzie demokrata zamiast republikanina? No po tym, jak co robił Bloomberg, to już nikogo to nie obchodzi, z jakiej, partii jest, z jakiej partii jest burmistrz Nowego Jorku. Wiadomo, że to będzie partia wielkiego rządu, prawda? To będzie z tej jednej wielkiej partii. Ale okazuje się, że pan de Blasio ma ciekawe elementy swojej, swojego CV. No, to się przyczepicie, że znowu. Prawica to lubi patrzeć ludziom pod kołdrę i tam szukać, re, te, te, lustracja. No dobra, ale, ale, ale sprawdźmy w ogóle. E, pan de Blasio cieszy się z 90% poparciem wśród czarnoskórych, mimo tego, że jest biały. Załatwił to sobie w ten sposób, że ma czarną żonę. Co oczywiście jest e, mało istotne, ale dzięki temu, na przykład, demokraci mogli wystawić gościa, który natychmiast sobie zdobywa jakąś tam mniejszość. 80% Latynosów też popiera de Blasio. Nie wiem do końca dlaczego. Może zaraz się dowiemy. Żona pana De Blasio jest czarna i deklaruje się jako le lesbijska aktywistka i poetka. Jest kobietą, urodziła się jako kobieta, nie zmieniała płci po drodze. Pan De Blasio tylko nazwisko zmienił kiedyś, bo na nazwisko matki, z nazwiska ojca. I jego żona jest lesbijką, poetką i aktywistką lewicową. Oprócz tego wszystko, wszystko w porządku w rodzinie, nie? Ja nie, ja nie wiem, jak, ja, w takim może razie trzeba panu De Blasio pod kołdrę zajrzeć, żeby rozwikłać tą zagadkę. Kiedy miał 26 lat, pan De Blasio, wówczas młody chłopak, pojechał do Nikaragui wspierać sandinistów i dystrybuować żywność i oczywiście pomagać im w walce ze złymi kontras, wówczas sponsorowanymi przez, przez Regana. No, i możecie się domyśleć, jakie są jego zapatrywania. Jest zwolennikiem, oczywiście, marksizmu, leninizmu. Jest zachwycony europejskimi socjaldemokratycznymi partiami, które zasadniczo są spadochronami starych komunistów, prawda? To się teraz socjaldemokracja nazywa. I on, oczywiście, wrócił z Nikaragui, jak był jeszcze młodym chłopakiem, i był zachwycony możliwościami nieograniczonego niczym rządu lewicowego. No, domyślam się, że jest gdzieś tam na równi, gdzieś ma styki połączone z tym Panem Zielonym, co chciał, co nie lubi osobistego transportu, prywatnego znaczy się. Spędził de Blasio swój miesiąc miodowy na Kubie w latach 80., kiedy jeszcze był, nie wiem, czy już jest uchylony zakaz. Jest zwolennikiem Karola Marksa, jest wielkim wielbicielem Franklina Roosevelta. I Boba Marleya, takie ciekawe trio, no dosyć konsekwentne. Oczywiście zachwycony polityką New Dealu i teologią wyzwolenia, bo oczywiście może, może przez tą teologię wyzwolenia ma to połączenie jakieś z tymi Latynosami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych. Teraz, no bo w, trzeba przyznać, że w latach 70. i 80. do Stanów Zjednoczonych przybywali Latynosi którzy zasadniczo byli prześladowani przez komunistów w Ameryce Południowej i byli to latynosi, którzy wspierali Regana. Teraz w jakiś dziwny sposób są to latynosi, którzy po prostu liczą na większy socjal i, i, i na przykład brak przerw w dostępie do papieru toaletowego, powiedzmy, prawda? Takie rzeczy ich teraz kręcą. Tak więc sandinista, marksista, leninista, marleista, socjaldemokrata, new dealowiec wyzwolenia, teologii wyzwolenia, Mąż lesbijskiej poetki, aktywistki, pan de Blasio, najprawdopodobniej będzie nowym burmistrzem Nowego Jorku. Szybki podwójny news z Wielkiej Brytanii i naszego zachodniego sąsiada. Najpierw Wielka Brytania, 186 muzułmańskich więźniów, rozpoczęło, złożyło pozew za to, że Dostają jedzenie, które łamie reguły muzułmańskiej diety. Więźniowie mówią o tym, że to jest naruszanie praw człowieka. Nie udało mi się dotrzeć załama załamanie, jakich praw dostali się do więzienia póki co. Minister, brytyjski minister sprawiedliwości Jeremy Wright podanie muzułmanom jedzenia z wieprzowiną nazwał błędem. I problem polega tylko na tym, że jak, że jak uszanują to, to podanie, to może się okazać, że wszystkim innym będą musieli odpowiednie diety w więzieniu dostosowywać. No i będzie zasadniczo, chciałoby się powiedzieć, niezły Meksyk, ale tu chyba jakiś niezły, niezła, no nie wiem, co to będzie tak naprawdę. Łącznie w więzieniach na terenie Wielkiej Brytanii odbywa kary 11 248 osadzonych islamistów, 13% wszystkich osadzonych. Będzie trzeba po prostu w więzieniach podawać tym 11,5 tysiącom więźniów jedzenie halal, czyli zasadniczo takie mięso, które zostało wcześniej nie wiem, przejechane przez Mercedesa i przy którym ktoś wykrzyczał imię jedynego prawdziwego boga. Tylko w ubiegłym roku brytyjski rząd musiał wypłacić więźniom odszkodowania o łącznej wartości 300 milionów funtów. Oj biedaczki. Druga wiadomość z Bukowa. Z Bukowa w Nowym Kolnie. A dokładnie chodzi o Bukow, który jest tak naprawdę pod dzielnicą Berlina, jeden z pięciu okręgów ósmej dzielnicy Neukoln. Bukow to jak Bukowo, Neukoln to jak Nowe Kolno mniej więcej. Liceum imienia Leonarda da Vinci, moi kochani ludzie renesansu, z Turcji, chyba trzech i jeden Arab. Taka, taka czwórka uczniów poskarżyła się, również skargę złożyli o to, w sensie przedstawiciele tych dzieci Złożyli skargę, że te dzieci Nie zdały egzaminu z powodu Zbyt dużego odsetka tureckich dzieci W poprzedniej klasie W klasach W tym liceum, w tym liceum Leonarda Da Vinci Między 13 w niektórych A aż do 63% Tego odczynnika Współczynnika non-German Czyli nie niemieckich stricte Rasowo czystych dzieci Zazwyczaj jest to Turcja Dominuje oczywiście i kilka jeszcze państw arabskich, i te dzieci, trzech Turków i jeden Arab, stwierdziło, że przez to, że jest ich, Arabów i Turków za dużo, to spadł poziom nauczania i oni przez to oblali egzamin. Przepraszam, powiedziałem o czterech? Nie, dwójka Turków i jeden Arab, trójka uczniów. Trójka uczniów. Moi kochani, oni się poskarżyli na to, że są jakieś mniejszości, przez które oni mają gorszy program nauczania, Sam, samemu będąc oczywiście częścią tej mniejszości. Trzeba zadać pytanie, czy to mniejszości są problemem tego, że jest niski poziom nauczania, prawda? Natychmiast pierwsze pytanie, jakie tu działacz by, by zapytał działacz oczywiście. No, taki genderowy, zadałby pytanie, czy to naprawdę chodzi o to, że mniejszość sprawia, że ludzie jakoś gorzej się uczą. Według tych rodziców tak, ale oni sami są tą mniejszością, nikt tego nie rozumie. Co ciekawe, mniejszości dostają w Niemczech kasę państwową na to, żeby prowadzić takie procesy. Jesteś matką tureckiego dziecka, dostaniesz z budżetu państwa kasę na to, żebyś prawnika wynajęła i poszła się sądzić. Z niemieckim jakimś tam ministerstwem czy czymś, że akurat w tej dziedzinie Twojej aktywności jesteś dyskryminowana, ponieważ jest za dużo Turków w Twojej klasie. I masz na to kasę państwową. Nawet nie chcę sobie wyobrażać, co by było, gdyby, nazwijmy to, nie wiem, no, takie już od kilku pokoleń niemieckie dziecko, rodzice takiego dziecka e, zgłosili się po kasę, żeby, żeby podobną pretensję zgłosić. To, to chyba do, dostałoby się do. do no. no, do Scum Villages przede wszystkim. To nie nadmiar władzy Unii Europejskiej jest dla nas zagrożeniem. Wysoki Sejm, Europa jest kobietą. Dlatego apeluję o mniej niepotrzebnych męskich ambicji. Kto będzie sam ten Alfa? Bez perspektywy członkostwa w strefie euro Polska znajdzie się. Zagrożeniem naszej suwerenności jest tej władzy niedostatek. Myśmy się na to zgodzili w takim samym sensie, jak mogliśmy się zgodzić na Jałtę czy na parę innych traktatów międzynarodowych. Czy PiS, który jest przeciwny strefie euro, nie wie, żeby strefy euro Polska nie będzie miała miliardów euro? I Zacząłem czytać o szkoleniach równościowych, które odbywają się w Polsce, moi kochani. Pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania, pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, wydała tudzież wyprodukowała różnego typu programy, które, które już kosztowały 4 miliony złotych ponad. W zasadzie to jest jeden wielki program szkolenia równościowe. No, ja się zastanawiałem, czy to, czy to będzie tak, że, że urzędników będziemy uczyć o tym, że na przykład podatek liniowy ma sens? Bo tak jak czytałem o szkoleniach równościowych, to pomyślałem, że może jednak chodzić o podatek liniowy, a nie jakieś tam gender, gender bzdury. Ehm, przyszłoroczny projekt skierowany jest do pracowników administracji rządowej na szczeblu regionalnym. To jest przyszły rok, projekt na przyszły rok to jest ile tam, nie wiem, pół miliona czy półtora miliona ma to kosztować, ale to jest nieważne. Ehm, szkoleniami równościowymi objętych zostanie około 200 osób. Super. I teraz tak, a pół miliona złotych będzie ten projekt kosztował. Projekt się nazywa Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia na Szczeblu Regionalnym. Pięknie się nazywa, mi się, bardzo, mi, się, mi się bardzo podoba. I tu znalazłem wypowiedź pani Katarzyny wernickiej badzyńskiej która jest doradcą minister Kozłowskiej-Rajewicz. No, żeby tym po prostu pracować w tym biurze, trzeba mieć podwójne nazwisko. To jest przede wszystkim, musi być równość nazwisk. Zwiększaniu potencjału urzędników służby cywilnej będzie służył ten program w zakresie opracowywania i wdrażania krajowej strategii w dziedzinie niedyskryminacji na szczeblu regionalnym, przyczyniając się tym samym do włączenia kwestii związanych z niedyskryminacją w głównym. Nurt strategii realizowanych na szczeblu regionalnym. To jest jedno zdanie. To jest jedno zdanie. Po tym się rozpoznaje ludzi inteligentnych, że, że budują długie zdania, prawda? Nie będzie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etyczne, narodowość, religię, wyznanie światopogląd, poglądy polityczne, wiek, niepełnosprawność, tak zwaną orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny. Moje polityczne poglądy są no, takie raczej, no, że bliżej mi do liniowego podatku. Znaczy mogę za założyć, że podatek będzie progresywny. Najbiedniejsi płacą 0, średni yy, i to tak między no, kwota wolna do podatku, od, od opodatkowania 30 milionów miesięcznie. Yy, najbiedniejsi płacą 0, potem jest stawka 1% i najbogatsi, którzy przejdą 10 milionów miesięcznie płacą 2%. Bardzo ostry podatek progresywny, którego jestem zwolennikiem, ale jeszcze się zastanawiam. A propos gender yy, Smutna historia do mnie doszła. Tak jak mówię, wchodzimy. Jesteśmy w, takim, w takiej części tego podcastu, który um, mówi o rzeczach niewesołych. Chodziła po necie taka historia no, tragiczna, um, z której zauważyłem, że ludzie się nabijają i traktują ją tak jakby na półgwistka. Wiecie ja okej, okay, rozumiem, bo to jest bo to jest ciekawostka. Ale mnie ta historia na przykład bardzo. Y, bardzo y, nie, wiem, poruszyła. Zasadniczo nie chciałem jej na początku wrzucać do, do dzisiejszego agenta, ale z czasem zdecydowałem się, zaraz pewnie domyślicie się dlaczego. Chodzi o człowieka, który. Chodzi o kobietę, która zmieniła płeć, a niedawno e, poprosiła o eutanazję w brukselskim szpitalu zakończyła swój żywot i widziałem takie komentarze na necie, no dosyć, przyznam że zabawne, chociaż trochę nieco złośliwe, że w tej historii brakuje jeszcze aborcji, tak? Była zmiana płci, była eutanazja, brakowało do pełnego życiorysu postępowego jeszcze tylko aborcji, a no nie wiem, nie wiem. Być może, być może taki byłby idealny życiorys według socjaldemokratów i partii zielonych. No oczywiście brakowałoby, i jeszcze oczywiście musiała na tą eutanazję pojechać autobusem, prawda? Tak się zastanawiałem, czy można łapówkę za eutanazję dać lekarzowi, nie? I co się, jak wygląda łapówka za eutanazję i tak doszedłem do wniosku, że chyba zapisanie czegoś w testamencie, nie? Byłoby najlepszym rozwiązaniem. Y to jest historia Natana Werhelsta, który, który tak naprawdę całe życie był dziewczynką Nancy się nazywał. Nancy Verhelst. Kwestia polega na tym, że dziewczynka urodziła się w rodzinie, w której do tej pory rodzili się sami chłopcy, sami synowie, i rodzina ją, że tak powiem, odstawiła na bok. Dostała jakiś pokoik za garażem, w ogóle nie, nie chciała się ta rodzina doprzyznawać do tej dziewczynki. Ponoć matka kilka razy mówiła, Żałuję, że nie jesteś chłopcem urodziła się normalna dziewczyna i rodzice nie zaakceptowali tego, kim jest. I to jest najgorsza, to jest podstawa tragedii w tej historii, wiecie, to jest... Nie wiem, to jest coś, co mnie wkurzyło tak na dobrą sprawę. Znaczy, to, mnie, to mnie tutaj dotknęło, nie? Że, że jakiś autorytet w postaci rodziny, grupy czy coś... Um, Odrzuca to, jaki jesteś, chociaż nie, nie ma w tobie nic złego, w sensie, urodziła się normalna dziewczyna, jak, 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 jak każda inna, prawda? Nie ma w tym nic e, kontrowersyjnego, nic przeciwko czemu y, protestowałaby jakakolwiek grupa religijna, wyznaniowa, społeczna, ekonomiczna. Nic, po prostu, normalne, normalne dziecko się rodzi. Jeszcze nie wiesz, czy zapisze się do Partii Zielonych, jeszcze nie wiesz, czy będzie socjaldemokratą, czy pojedzie do Nikaragui. Nie wiesz tego, um, czy zapisze się do Tea Party. I będzie trzymać Amerykę jako zakładnika. I ta dziewczyna przez całe życie miała problem z tym. Ci rodzice prawdopodobnie już odeszli. Mimo tego cały czas miała w sobie ten, ten, ten problem. Zmieniła płeć, spojrzała na siebie do lustra i postanowiła umrzeć. I dla mnie ta historia jest po prostu opowieścią o tym, co się kończy, kiedy negujemy indywidualizm. Sprawa związana z operacją płci i tak dalej, i tak dalej. To, jest, to są naprawdę rzeczy poboczne. Czy powinno to się skończyć eutanazją? Czy nie mógł sobie po prostu chłopak, tudzież dziewczyna, bo już nie wiadomo, co to na końcu tak naprawdę, jak to określić. Nancy, Nathan, jakkolwiek, nie wiem, nie miał jaj, że tak powiem, żeby sobie. Samemu za, za, za sponsorować to, to samobójstwo i samemu. Do... Nie wiem, to jest nieważne, to są wszystko niuanse. Jeszcze gorsza historia, jaką ostatnio znalazłem, ale to już nie taka, że, nad którą będę się roztkliwiał, tylko coś, co mnie po prostu o, na żywo po prostu przeraziło od razu i zmroziło. E, pochodzi z centrum e, Międzynarodówki Socjalistycznej, której w tym momencie znajduje się w Berkeley w Kalifornii. Otóż tam dwójka rodziców postanowiła doprowadzić, dopuścić do tego, żeby dziecko, które wychowują już od, od, od iluś lat, oczywiście zaadoptowane, obecnie 11-letni 11 chłopak, nie poszło drogą tej Nancy Natana. Żeby nie spotkała go taka, taka tragedia, że, że to dziecko, wiecie, w jakimś już na takim dorosłym etapie swojego życia zmieniło płeć, spojrzało w lustro i stwierdziło idę się zabić. Bo tak można streścić w sumie historię Nancy Natana. Stwierdzili... Paulin Moreno i Debra Lobel, dwie dziewczyny, dwie lesbijki, które zaadoptowały chłopczyka kilkuletniego, opiekowały się tym chłopakiem, i ten chłopczyk stwierdził, że też tak samo jak mamusie, on będzie kiedyś dziewczynką, jak dorośnie. No i te, dziewczyn, te, te dwie dziewczyny, pani Debra i pani Paulin, obie mamy, rodzic A i rodzic B, stwierdziły, że no przecież kurczę, jak on kiedyś dorośnie i będzie chciał zmienić swoje ciało na kobietę, no to co najwyżej, najlepszy, najmniej, wiecie, najlepiej wyląduje tu działania Grodzka, a najgorzej tam, gdzie Nathan Werhelst. Żadna z tych opcji nie była satysfakcjonująca, więc od czterech lat, dopiero o tym się teraz dowiadujemy, kiedy to dziecko miało 7-8 lat mniej więcej, zaczęli podawać temu dzieciakowi różnego rodzaju chemikalia, żeby powstrzymać Pokwitanie, żeby powstrzymać różnego rodzaju procesy. Wszystko się odbywa oczywiście chemicznie, czyli o, o żeby nie przeszedł mutacji, żeby nie miał męskiego głosu, żeby nie rozrosły mu się szerokie ramiona, żeby, żeby włosy na twarzy nie wystąpiły. Stwierdziły, że te panie, że ratują to dziecko w ten sposób. No i w tym momencie e, Tomasz Lobel, tak się to dziecko nazywało, nazywa się już Temi Lobel. Już ma imię żeńskie. Ja się zresztą zawsze zastanawiam, czy, czy, czy zawsze przy zmianie płci musi w Stanach Zjednoczonych chyba. No nie, u nas to było Krzysztof Bęgowski, Anna Grodzka. jest Krzysztof na Anna. Tu się chyba wyłamała, wyłamał, a się z tej, z tej rutyny, bo zazwyczaj jest to żeńska wersja imienia męskiego lub męska wersja imienia żeńskiego, prawda? Tam był Nathan i się przerobił na Nancy. Tutaj był Tomas i się przerobił na Tami. Czyli zawsze musi być coś, Coś bliskiego, nie wiem czy to jest wymysł rodziców, czy, nie, czy to jest w ogóle kwestia, którą musimy się zajmować. Um. No i właśnie w tym momencie okazuje się, że jest terapia blokowania hormonów, która jest rzeczą normalną całkowicie, prawda? Bo przecież wiadomo, że ośmioletni chłopak, który mówi: Jak będę dorosły, też będę mamusią, ma rację, jest odpowiedzialny za, za swoje ciało i, i wie doskonale co mówi, jest w pełni prawda. Wprawdzie jeszcze nie może kupić alkoholu, przez 12 lat jeszcze nie będzie mógł kupić alkoholu, jeszcze przez 15 nie będzie mógł zrobić tatuażu bez zgody rodziców, ale. E, może zadecydować i dać, że tak powiem porozumieć się z, z dwiema lesbijkami, które go zaadoptowały, że będziemy teraz terapią hormonalną powstrzymywać e, jego nie, wiem, porost wąsów i mutacje. Powodzenia. We will keep this promise to the American people. If you like your doctor, you will be able to keep your doctor. Period. If you like your healthcare plan, you will be able to keep your healthcare plan. Period. Dwa tygodnie po tym, jak 11 września tego roku duże związki zawodowe w Stanach Zjednoczonych urządziły ogólnokrajowy protest przeciwko Obamacare, co w ogóle nie mieści się w głowie, prawda? CBS do spółki z nowym New York Times, z nowym Yorkiem Timesem, opublikowało wyniki sondażu, czyli dwie dosyć takie centrolewicowe, dwa centrolewicowe ośrodki medialne według tego, którego sondażu 51% badanych mocno lub średnio sprzeciwia się reformie Końcu Obamacare i taki wynik opublikowany przez CBS i New York Times dla mnie jest symbolem tego, że jest to nie 51, a 71 najprawdopodobniej. Ale moi kochani, to było na tydzień przed wprowadzeniem Obamacare. Ja nie wiem dlaczego, ale w ogóle nie słyszy się w mediach nic o tym, że w Stanach Zjednoczonych wreszcie ruszyła ta wspaniała, uzdrowiająca ludzi magiczną różdżką Barego, przywiezioną oryginalną kenińską różdżką ludzi, ustawa, która jest no przecież super, super cudowna, wspaniała i nie wiadomo co. Poprzedni news skończyliśmy w Kalifornii, chyba ten też można zacząć od, od Kalifornii. Tamtejsze władze poinformowały, że Obamacare jest sukcesem, ponieważ pierwszego dnia weszło 5 milionów ludzi na stronę internetową kalifornijską, która na której można pobrać ankietę i zapisać się do Obamacare i wykupić to ubezpieczenie państwowe. Okazuje się, że nie, mało możliwe, żeby to było 5 milionów i z czasem zaczęły przychodzić dane dosyć już takie bardziej sceptyczne. Powiedziałbym, okazało się, że to nie weszło tam 5 milionów ludzi, tylko 645 tysięcy było wejść na tą stronę. Do dnia dzisiejszego nie, nie wiem ile jest tych wejść, ale kwestia polega na tym, że pobrano aplikację, żeby uzupełnić i żeby się zapisać za Obamacare, ale okazuje się, że e, wiecie, ile ludzi się zapisało? Nikt. Dlaczego? Kalifornia, lewicowy stan, przecież i tak dalej. Ponieważ pracownicy nie zostali przeszkoleni w sprzedaży Obamacare. O, taki mały niuans! Wiedziałem, że o czymś zapomnieliśmy, Bary. Wiedziałem, że o czymś zapomnieliśmy. A wszystko było dopięte na ostatni guzik. No cóż, okazuje się, że nie wszystko było dopięte na ostatni guzik. Postawienie stron internetowych federalnych kosztowało 313 milionów dolarów. I okazuje się, że większość z tych e, stron w ogóle walnęła pierwszego dnia całkowicie, wy 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 wywaliło je w kosmos. E, oczywiście Obama wystąpił i powiedział, że to zawsze tak jest, jak, się, jak jest wy wyjątkowo duże zainteresowanie wśród ludzi e, związane z nowym produktem. No, ale jakby z czasem okazało się, że to nie jest tak, że to jest nowe zainteresowanie produktem. Barry oczywiście porównywał to do nowych iPhone'ów i różnych takich produktów rynkowych, które cieszą się zainteresowaniem i, i zazwyczaj też zdarza się, że nowy towar ma jakiegoś. Jakąś usterkę software'ową i z czasem trzeba pobrać nowe oprogramowanie, że takie rzeczy się zdarzają. Oczywiście, Bary, tu masz rację, tu masz rację, takie rzeczy się zdarzają. No ale na przykład, yy, nie wiem, jak kupujesz iPhone'a, to raz. Nie musisz go kupować, jest tańszy niż Obamacare i, <ścoughs> chociaż to są inne dwa produkty, wiadomo, ale zasadniczo nie masz, nie masz przymusu, możesz kupić Samsunga, możesz kupić Nokia albo, albo Windows, albo w ogóle nic nie kupować i też jest, też jest dobrze. Um, w międzyczasie okazało się, że w innych miejscach w Stanach Zjednoczonych też nie jest tak, tak kolorowo z tym, z tym zapisywaniem się, z tą popularnością Obamacare. Ja się do pewnego stopnia domyślam, że właśnie to, że Obamacare póki co w pierwszym swoim tygodniu jest porażką, mówiąc po naszemu, z totalną porażką i Dlatego jakoś tak za bardzo nie słychać o tym za wiele w, w polskich mediach. Wyobrażam sobie, że normalnie, gdyby rzeczywiście ObamaCare wystartowała, e, w, nawet mimo jakichś tam malutkich, e, wiecie co, no nikt się nie będzie czepiał jakichś małych pomyłek, czy, czy, czy czegoś, e, to już byśmy o tym w polskich mediach słyszeli peany na cześć tej całej akcji, nie wiadomo, nie wiadomo jakie e, w Connecticut. A, 490 osób, mam taką, taką wiadomość. To są do czwartku zliczone dane. Mam tutaj kilka, kilka źródeł. Do czwartku udało się zliczyć 400, w zasadzie można powiedzieć 500 osób w Connecticut złożyło aplikację o prawda, podanie do tego, żeby, żeby zacząć już. Nie wiem, jak to być, być chronionym przez Obamę, żeby Obama się oficjalnie to był, zaczął opiekować. W końcu to jest Obama Care, prawda? Na stronę weszło 85 tysięcy osób, 85 tysięcy tych unikalnych jakby użytkowników, z czego tylko 500 osób ukończyło w ogóle aplikację. W Rhode Island 366 osób, co stanowi mniej więcej 1,6% ilości wejść na tą stronę, to co oznacza, że większość wejść na tą stronę to są ciekawscy ludzie po prostu. W Kentucky 8309 uzupełnionych aplikacji, co stanowi 6,2% unikalnych gości na stronie. Natomiast w Nowym Jorku ogłoszono taki sukces, że w ogóle, moi drodzy, chyba nigdy żadni stachanowcy nie wyrobili jeszcze takiej normy w historii powstępowego świata. W Nowym Jorku 30 milionów wizyt. Na stronie, na tym Exchange, czyli na stronie, na której możesz, no, podłożyć się Obamie, najprościej rzecz biorąc. Oczywiście Obama obiecywał, że w Nowym Jorku, Obamacare sprawi, że ta opieka będzie o połowę tańsza. Póki co nie jest, ale do tego może przejdziemy kiedy indziej. I z czasem okazało się, że te 30 milionów wizyt w Nowym Jorku jest wynikiem wirusa. No i tutaj no był problem, ponieważ okazuje się, że w, w stanie Nowy Jork tylko 1,1 miliona rezydentów stanu Nowy Jork nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego, więc 30 milionów wizyt na stronie, to, 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 jest, to jest po prostu niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe i rzeczywiście ekipa yy, od wirusa, jaką się, od McAfee, akurat oni byli zaangażowani w to yy, do obsługi właśnie bezpieczeństwa internetowego mówią, że rzeczywiście są, są hakerzy, którzy wyciągają dane i po prostu hakują strony związane z Obamacare, żeby wyciągnąć dane dotyczące kont ludzi, którzy chcą się właśnie podłożyć pod ten nowy rodzaj postępowego NFZ-u. Barry Obama obiecywał dużo, jeśli chodzi, o, i jeśli chodzi o Obamacare i te obietnice wszystkie, pamiętam, w polskich mediach były. Obiecywał m.in. to, że jak ktoś chce zachować swój plan ubezpieczony, u, u, swojej ubezpieczalni, swojego lekarza, swój program, to jak najbardziej może to zrobić. Teraz się okazuje, że miliony ludzi dostają listy od swoich ubezpieczycieli, że właśnie ze względu na różnego rodzaju koszty, nowe podatki związane z Obamacare, sposoby, w jakich te, te pieniądze tam, tam, tam funkcjonują, przepływają, niestety zostają te programy zamknięte od 2014 roku, co ludzi zasadniczo wkurza. Oczywiście, jeśli się ogląda filmy Michaela Moore'a, tym Psycho, był taki film o, o służbie zdrowia w Stanach Zjednoczonych, no to tam, wiadomo, jest mnóstwo przypadków ludzi niezadowolonych z tego, w jaki sposób to działa, że było wiele wielu naciągaczy, procesów, które ubezpieczyciele wygrywali, bo mieli lepszych prawników, albo przegrywali, bo są kłamcami, podłymi spekulantami itd. itd. Ale tak naprawdę 85% narodu amerykańskiego, jak śpiewał Kazik, jest ubezpieczonych, jakkolwiek by nie byli, ale mają ubezpieczenie. 85% Amerykanów, to jest całkiem dobry, dobry procent. 87% z tych 85, tu też może powiem inaczej, 13% spośród ubezpieczonych jest niezadowolonych z jakiegoś aspektu swojego programu ubezpieczeniowego, 13%. Coś mi się nie podoba, jest za drogo. Nie obejmuje to na przykład dental plan, czy jakiegoś tam, nie wiem, opieki poza granicami stanu. No, 13% ludzi zgłasza jakieś, jakieś pretensje. To moi drodzy, nadal nie jest dużo, prawda? 13% ludzi korzystających z jakiegoś czegoś tamten to nadal nie jest dużo. 4% w sprzedaży internetowej ludzi, tak się oblicza, 4% zwraca produkt. Czyli 13%. Znaczy się, ok, jest jeszcze pole do tego, żeby, żeby ten system naprawić. No ale ludzie mówią: 15% Ameryki jest bez ubezpieczenia. I to są ludzie, którzy w ogóle, jak sobie jaki mur wie palec, to będzie musiał Kaczyński. Ty, ty. Okazuje się, że większość z tych ludzi um, nie chce Obama tych nieubezpieczonych. 36% według badań jest w ogóle nie ma zamiaru się ubezpieczać. Jedna trzecia z tych już nieubezpieczonych, a poza tym 30 milionów. Spośród 50 nieubezpieczonych, czyli dużo ponad połowę z tych właśnie 15% którzy nie, yy, całej ludności Ameryki, która nie ma żadnego ubezpieczenia, 30 milionów z tych 50 nie będzie mogło nawet u, u, ubiegać się o Obamacare. Jakieś, jakieś, to jest jakieś, według mnie troszeczkę dziwna kwestia, ale to jest do zbadania. W każdym razie 30% z tych 50 w ogóle nie będzie mogło nawet y, podlegać pod Obamacare. Oni nadal pozostaną nieubezpieczeni. Nie 35, a co najmniej 45. W tym czasie bankrutują ubezpieczalnie prywatne, ponieważ okazuje się, że przeszło coś, co uwielbiają socjaliści, to się nazywa pre-existing conditions. To chodziło o to, że zasadniczo, że czasami firma ubezpieczeniowa mogła ci powiedzieć, zapłaciliśmy za Twoją operację na przykład, nie wiem, 100 tysięcy dolarów, ale teraz musisz nam te pieniądze oddać, ponieważ w dniu, w którym podpisywałeś z nami umowę 5 lat temu, zataiłeś to, że w dzieciństwie byłeś chory na jakąś tam chorobę. I gdybyś, no, tu z swojej strony i tak dalej, tak dalej, to często było wykorzystywane. Tego się głównie czepiał Michael Moore. Teraz się okazuje, że nie będzie już można, te firmy ubezpieczeniowe nie będą mogły domagać się zwrotu takich pieniędzy, ale rozszerzono pojęcie pre-existing conditions, czyli warunki istniejące e, wcześniej. <grym> ok? Na, na, taki, na taką ilość pojęć, że na dobrą sprawę możesz. Zachorować, nie będąc ubezpieczonym, ubezpieczyć się. Dopiero, kiedy twój jakiś, kiedy okazało się, że rzeczywiście chorujesz, ubezpieczyć się i ci goście muszą cię ubezpieczyć, bo tw twoja choroba, która sprawi, że już następnego dnia ta ubezpieczalnia będzie musiała wydawać tysiące dolarów na, na, na Twoje leczenie, nie może potraktować tego, że już jesteś chory, jako tego pre-existing, czyli istniejącej wcześniej kondycji, warunku. To, to jest postawienie sprawy na głowie i zasadniczo doprowadza do tego, że ludzie dostają właśnie teraz listy mówiące, że sorry, już, mój drogi towarzyszu, było nam miło ubezpieczać Ciebie i Twoją rodzinę od trzech pokoleń, natomiast no, musimy złożyć, złożyć interesik. Po internecie hulają obrazki pokazujące, że zamykane są interesy właśnie przez Obamacare, zamknięte ze względu na Obamacare w prasie tak demokratycznej, prodemokratycznej. Jest to pokazywane jako skrajna głupota skrajnej prawicy, już nie wiadomo, jak to inaczej określić. No, zasadniczo cytujemy tutaj ze słownika Radosława Sikorskiego i dominuje takie przekonanie w tych lewicowych mediach, że... Biznesmeni zamykają swoje biznesy na złość Obamie, który chce oczywiście wszystkich uzdrowić. Biznesmeni zamykają na złość, bo nie lubią Obamy, bo są rasistami. No bo jak się człowiek z czymś nie zgadza w, z Barackiem Obamą, no to jest rasistą, prawda? Bo Barack Obama nie jest tak super śnieżnobiały, biały więc, więc jak Romney, więc, <ścoughs> więc jak, jak nie rasizm, to co. Przecież Obama jest znakomity, wspaniały i cudowny. Przed dosłownie paroma kwadransami wpadła mi informacja z Washington Times o tym, że na... Izba Reprezentantów Południowej Karoliny przegłosowała ustawę, która sprawia, że implementacja Obamacare jest przestępstwem na terenie stanu Południowa Karolina. Moi kochani, ja wiem, że to nie jest prima aprilis. Mi to strasznie dziwnie, ale na razie mam tylko ten nagłówek. Południowa Karolina sprzeciwia się totalnie, przynajmniej reprezentanci, Izba Reprezentantów w prowadzeniu Obamacare na terenie ich stanu. Czyli nie, nie będą mogły firmy ubezpieczalnie oferować tego, tego cudownego, wspaniałego Ubezpieczenia. Zasadniczo, oczywiście, jak, jak, jak zawsze w przypadku dużych y, takich etatystycznych projektów, to wszystko opiera się na jakiejś obietnicy i mnoży się różne stawki, różne ilości pieniędzy, oczywiście potem się okazuje, że rzeczywiście to kosztowało tyle, co miało kosztować, no może trochę więcej, ale przyniosło zysk troszeczkę mniejszy od tego, co miało przynieść, no może dużo mniejszy, prawda? I jeszcze przy okazji pojawiły się jakieś inne problemy. Wiecie sami, to, to jest kwestia taka, że ktoś, kto miał na przykład nie wiem, 30-latek, który miał ubezpieczenie, jego pieniądze, które będzie musiał płacić miesięcznie na ubezpieczenie, po prostu mnożą się razy trzy, ponieważ on w ramach Solidarności Społecznej będzie musiał utrzymywać kogoś starszego na drugim końcu tej, tej huśtawki. I w zależności od tego, jaki dokładnie masz pakiet, w tym Obamacare, no to zasadniczo jest taka kwestia, że tylko i wyłącznie jeśli jesteś stary i chory, opłaca ci się zapisać do Obamacare. I wtedy jest, jest ci dobrze. Innymi, inaczej masz, masz zasadniczo przechlapane. Zresztą, przyznam szczerze, przez ten ostatni tydzień wpadało do mnie, wyszukiwałem, no wpadało to złe słowo. Znalazłem mnóstwo przypadków, które naprawdę w każdą stronę tą. tą, tą Sprawę, że tak powiem, nie wiem, rozgrabiają. To znaczy, znalazłem przypadki takie, że, że ktoś, kto był młody miał ubezpieczenie, nagle ma mniejsze, jeśli jest w Obamacare, ale musi być już do końca życia, jest wtedy zależny od socjalu, a ktoś, kto miał młody, nagle ma droższe. To ubezpieczenie. Ja nie wiem, czy jest jeszcze, czy nie jest jeszcze za wcześnie, żeby podsumowywać. No, Obamacare jako całość to w zasadzie. To nie ma dużo do gadania, prawda? E, to jest wariacki projekt po prostu i koniec. I tyle. I moi kochani, mimo tego, że demokraci, e, demokraci w tym momencie troszeczkę wygrywają, e, taką myślą na koniec dzisiejszego odcinka się podzielę, mimo tego, że demokraci teoretycznie pr teraz jeszcze przez jakiś czas mogą wygrywać i oskarżać republikanów o to, że trzymają wszystkich jako zakładników, e, to zasadniczo szykuje im się duża, duża porażka. Bo jakby tutaj można zastosować hasło co widać a czego nie widać. Co widać? Media zasadniczo przychylne demokratom obwiniają o wszystko republikanów, którzy stają ością i robią wszystko. Niektóre rzeczy za późno niestety, żeby powstrzymać Obamacare i żeby w jakiś sposób, jakikolwiek jeszcze to spowolnić. Jeszcze walczą o to, żeby zdefundować to, chociaż to już naprawdę zaczyna marnie wyglądać. I dają bardzo pozytywny sygnał, bo okazuje się, że czego nie widać jeszcze w mediach, parafrazując Bastiata, to to, że ten projekt, te, to, to całe prawo się po prostu nie przyjmuje, jest jedną wielką porażką. Niektórzy mówią, że to dobrze, że to jest porażką. Niektórzy mówią bardzo dobrze. Nazywajmy to Obamacare. Pamiętajmy, żeby do tej jednej wielkiej porażki, do tej wielkiej ustawy zdrowotnej, zawsze przypisywać nazwisko Obamy. Żeby do tego wielkiego, wiecie, żeby ta porażka zawsze kojarzyła się z Obamą i demokratami, którzy też stają teraz i też nie chcą negocjować w żadną stronę, żeby tylko i wyłącznie utrzymać Obamacare, bo oni dokładnie robią po drugiej stronie bieguna, naciskają dokładnie tak samo z drugiej strony, prawda? Dzięki czemu ciało pozostaje w spoczynku. Ale ostatecznie uważam, że, 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 że to jest jasne, że, że Republikanie na tym, na tym wygrają. Jednak może się okazać, że są bardzo małe szanse na to, żeby wycofać Obamacare z rzeczywistości. Nie wiem, co jeszcze musiałoby się wydarzyć, żeby dało się o te trzy lata cofnąć, cofnąć czas lub w ogóle zatrzymać Obamaker. Ja Nie wiem, czy to, co się wydarzyło w południowej Karolinie dzisiaj rano, będzie miało na to jakiś wpływ, czy to jest jakiś, jakiś nie wiem, zwiastun jakikolwiek zmiany, nie wiem, czy Teksas się szybciej odetnie od Stanów Zjednoczonych, czy New Hampshire w ogóle, nie mam pojęcia, zielonego. Może, może jesteśmy na progu takiego wydarzenia, może potrzeba było zwycięstwa demokratów w kwestii Obamacare, na przykład, żeby Teksas się uniezależnił od całych Stanów Zjednoczonych. Wiecie, może się okazać, że to będzie pracować. No niezbadane są wyroki w tym temacie. Moi, kochani, zostawiam Was z tą, z tą myślą i. Skoro tyle czasu poświęciliśmy już w tych podcastach na, na temat Obamacare i prawdopodobnie jeszcze jakieś anegdoty będą wpadać. Wszystkich swoich słuchaczy ze Stanów Zjednoczonych bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę Wam dużo zdrowia. To jest w tej chwili trzymanie całej gospodarki, budżetu Stanów Zjednoczonych jako zakładnika przez. Uh, changed, uh, now they want to hold those middle class tax cuts hostage. Republicans are holding these middle class tax cuts hostage. Holding hostage the unemployment benefits. Hold that hostage in order to keep tax breaks going. They're willing to hold tax cuts for middle class families hostage. Holding the Senate hostage. Will they hold the middle class hostage? The GOP is holding key legislation hostage. We're held hostage over here. Hold it hostage. Hold it. Hostage extension of these taxes have been held hostage. We are being held hostage every one of us. We are hostages being held hostage Those initiatives are being held hostage the Republicans are holding hostage Republicans were holding middle class taxes hostage You allowed yourself to be held hostage. Do you negotiate with terrorists? It's tempting not to negotiate with hostage takers